Witam cię bardzo serdecznie z tej strony Konrad Książak z kanału Konrad Książak Giełda Pieniądze Inwestycje i jak zwykle porozmawiam dzisiaj o dwóch spółkach dwie spółki które były w waszych facebookowych komentarzach dwie spółki można powiedzieć że z zupełnie różnych, z zupełnie różnych segmentów i zaczynamy od spółki budowlanej, czyli spółki Unibep, tak naprawdę grupy Unibep, bo Unibep no, to jest kilka spółek wewnątrz całej, wewnątrz całej grupy. Jeżeli sobie zobaczymy na tę strukturę grupy, no, to jest między innymi, tak, z tego chyba są najbardziej znani, generalne wykonawstwo, to jest budownictwo energetyczno-przemysłowe, drogowo-mostowe, ale to jest też deweloper, czy budownictwo modułowe, taki no, najświeższy segment z którym z grupa Unibep, UniBEP wyszła. W każdym razie zauważmy, że tu jest dużo spółek w tej, całej, w tej całej grupie. No i biorąc pod uwagę grupę UniBEP, myślę, że istotną sprawą był rok 2023 ze względu na pewne zmiany w zarządzie, bo do zarządu doszedł pan Dariusz Blocher jako prezes zarządu grupy Unimot. Jeżeli ktoś nie kojarzy, Dariusz Blocher to był wcześniejszy prezes grupy Budimex. No i to jest jeden z twórców sukcesu Budimexu. Raczej osoba dobrze oceniana przez branżę, nawet można powiedzieć bardzo dobrze oceniana przez branżę. I też inwestorzy dobrze ocenili właśnie to przyjście pana Dariusza Blochera. To było w 2023 roku w kwietniu. No wcześniej był właśnie między innymi y, członkiem zarządu, prezesem grupy grupy Budimex od 2009 do kwietnia 2021 roku y, był prezesem y, zarządu, gen, dyrektorem generalnym Budimex SA, no, czyli człowiek, który od wielu wielu lat właśnie siedzi w tych spółkach budowlanych, w dużych spółkach budowlanych. To no i trzeba przyznać, że y, jeżeli chodzi o y, Akcjonariuszy i inwestorów też pozytywnie na to spojrzeli, no bo właśnie w tym miejscu pan Dariusz Blocher przejmował stary w spółce UNIBEP i też były tam wzrosty. Między innymi oczywiście z tego powodu. No, patrząc na to, jak to wygląda, jeżeli chodzi o grupę UNIBEP, no to zauważmy, że ten taki trend odnośnie przychodów cały czas jest na, na plus. Zauważmy, że od wielu, wielu lat cały czas albo te przychody są zwiększane, albo mniej więcej na tym samym poziomie. Rok do, rok do roku, no tutaj, jeżeli patrzymy na wyniki netto, no to trzeba przyznać, że ten 23 rok był bardzo ciężki. Tutaj w dużej mierze on był ciężki ze względu na to, że grupa wykonywała takie niskomarżowe kontrakty, to znaczy oni mieli słabe zabezpieczenie właśnie przed waloryzacją. Znaczy, przepraszam, tutaj nie było jakiejś takiej większej waloryzacji, było słabe zabezpieczenie właśnie przed wzrostem wycen, na przykład materiałów, na przykład kosztów robocizny, no i to spowodowało ten niższy wynik, jeżeli chodzi Chodzi właśnie o grupę NIBEB, zauważmy zysk ze sprzedaży, znaczy strata ze sprzedaży tutaj też jest 124,5 ponad 124,5 milionów, milionów złotych, jeżeli chodzi o grupę Unibeb. No i tak, ten pierwszy kwartał 2024 roku, no teoretycznie można powiedzieć, że bardzo mocny, bo ten zysk netto nawet akcjonariusz jednostki dominującej bardzo wysoki, ale to chodziło głównie o jedno zdarzenie jednorazowe. Zauważmy w pozostałych przychodach operacyjnych ponad 100 milionów zysku. Gdybyśmy odjęli ten zysk, no to znaczy ten jednorazowe wydarzenie, to jednak byłaby strata niewielka, ale, ale jednak strata, Zobaczmy, ze za sprzedaży mamy stratę około 7,5 miliona złotych. Jeżeli chodzi o to zdarzenie jednorazowe, to to jest przekwalifikowanie i tutaj przekwalifikowanie nieruchomości gruntowych z zapasów do nieruchomości inwestycyjnych ze względu na zmianę założeń odnośnie wykorzystania tych gruntów. No i właśnie w pozostałych przychodach operacyjnych 100 milionów złotych zysków w tym pierwszym kwartale było takiego jakby jednorazowego właśnie ze względu na, to, na tę zmianę tej klasyfikacji. Zysk netto 81 milionów na plusie właśnie właśnie ze względu na to zdarzenie jednorazowe no więc warto jednak patrzeć bez tego zdarzenia jednorazowego i byłaby strata, ale ta strata byłaby trzeba przyznać lekka, więc można powiedzieć, że w porównaniu do ostatnich kwartałów jest tutaj jest tutaj lepiej, zresztą patrząc na same wyniki finansowe Przychody na minus, lekki minus, i też ten zysk brutto ze sprzedaży e, też na minus w porównaniu oczywiście rok do, rok do roku, tej te 108 milionów w pozostałych przychodach operacyjnych, ale patrząc już na poszczególne segmenty, to możemy zobaczyć, ja tutaj mocno patrzę na. Rentowność tych segmentów, dlatego, że właśnie z tym UNIBEP miał problemy. To znaczy, 23 rok to była właśnie słaba rentowność, ze względu na to, że wykonywali jeszcze te kontrakty podpisywane w na, na tej gór przed tą górką, e jeżeli chodzi o ceny materiałów. No i to oczywiście spowodowało ten mocny spadek rentowności. Zauważmy, tak porównując rok do roku, kubatorówka troszeczkę słabsza rentowność, bo tutaj, e biorąc, e biorąc pod uwagę przychody, praktycznie nie zmieniły się w budownictwie kubatorowym. Ta rentowność lekko, lekko spadła. W infrastru infrastrukturze Lepsza rentowność. W deweloperce 23%, gdzie wcześniej to było 29%. No pytanie, jak będzie teraz z tą deweloperką? Ja przypomnę, że jeżeli chodzi o segment deweloperski ogólnie na, na giełdzie, no to jest taka niepewność, znaczy no, prezes spółki Dom Development powiedział, że przez ostatnie dwa miesiące mieliśmy no, słabą sprzedaż, jeżeli chodzi o nowe mieszkania. Rynek czeka na kredyt na start. Czy ten kredyt na start wejdzie, tego nie wiemy. No i to może spowodować, że ta marżowość na kontraktach, znaczy na realizacjach deweloperskich, już aż tak wysoka nie będzie, więc to jest ten segment, na który ja będę jednak troszeczkę tutaj uważał. Zauważmy, że w pierwszym kwartale nie oddali zbyt wiele tych inwestycji do, do użytku. Przez to też ten zysk jest dużo niższy rok do roku. No i też biorąc pod uwagę ten spadek rentowności jednak on jest troszeczkę determinowany realizacją znaczy harmonogramem prac to znaczy tutaj po prostu oddawali, oddawali mieszkania w mniejszych miejscowościach przez to, przez to ta rentowność była niższa, ale no pytanie właśnie jak to będzie z tą rentownością w najbliższych kwartałach, jeżeli rzeczywiście ta spadająca sprzedaż się utrzyma mówię o całym rynku, no to pytanie czy deweloperzy nie będą musieli troszeczkę zejść z tej marży też pamiętajmy o tym, że z każdym kolejnym rokiem, no wchodzi nam też ten, ten, ten bank gruntów ziemi, które kupowaliśmy już po wyższych cenach, więc ja tutaj uważam, że ta rentowność na działalności deweloperskiej, nie tylko w spółce Unibep, ale też w innych, innych spółkach deweloperskich, no może już w tym momencie możliwe, że już osiągnęła swój szczyt i będzie troszeczkę gorzej, przynajmniej ja tak na to, na to patrzę. Fajną sprawą jest to, że budownictwo modułowe jest w końcu na, na plusie. Zauważmy, wcześniej to były to były minusy, teraz te przychody są mniejsze, zauważmy, rozmach tego budownictwa jest mniejszy, ale mamy tę rentowność 5,71%. No budownictwo energetyczno-przemysłowe, tu jest ta niższa rentowność i tutaj no jest jednak ten problem, że właśnie dużo z tych kontraktów z tą słabszą marżą to jest właśnie w tym, w tym segmencie, więc ja się nie spodziewam jakiegoś przełomu w tym, jeżeli chodzi o segment energetyczny w najbliższych miesiącach, w najbliższym kwartale chociażby. Tutaj ostrożnie bym do tego segmentu podchodził, pomimo tego, że rok wcześniej, zauważmy, ta rentowność była na poziomie ponad 5,5%. Więc widzimy, że no ta średnia rentowność jest jednak trochę niższa rok do roku. Tutaj większość tych segmentów, istotnych segmentów, ma lekko niższą, niższą rentowność. No, z tymże pytanie, czy już to najgorsze nie jest za nami. To znaczy, czy ten pierwszy kwartał 2024 roku to już nie był ten szczyt, albo ten 23 rok to już nie był ten szczyt, i teraz schodzimy troszeczkę z tego, z tego czasu ze słabą rentownością, no bo ten czwarty, trzeci kwartał były bardzo słabe właśnie pod względem rentowności. No tutaj ja widzę jakiś lekki plus, chociaż według konsensusu mniej więcej te wyniki, znaczy te wyniki są mniej więcej zgodne, takie jaki zakładał, jaki zakładał konsensus. No patrząc na samą, samą grupę, no to warto zauważyć, że jeżeli chodzi o ten wynik, wynik EBIT, no to przez ostatnie, ostatnie lata on się trzyma na mniej więcej tym samym poziomie no ten 23 był był dużo dużo gorszy no teraz ten pierwszy kwartał tutaj też pamiętajmy o tym że mamy to zdarzenie zdarzenie jednorazowe jeżeli chodzi o te przychody od razu widzimy jak tutaj istotne jest budownictwo kubatorowe. okolice 50% zawsze to było to budownictwo kubatorowe. teraz w pierwszym kwartale nawet jest 54% więc bardzo mocno budownictwo kubatorowe, troszeczkę między innymi na rzecz deweloperki zauważmy no, ta deweloperka która z natury ma najwyższą marżowość w tym momencie jest, jest mniejsza pod względem przychodów, no to oznacza, że ta ogólna marszowość rzeczywiście też się trochę zmniejszy. Właśnie ja mam jednak troszeczkę zastrzeżenia ogólnie do całej branży deweloperskiej. Czy te najlepsze czasy już jednak nie są za nami i, 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 i czy ta działalność deweloperska już nie będzie aż tak mocno dokładać do tych wyników, zwłaszcza jeżeli chodzi o wynik netto czy wynik operacyjny, bo przychodowo to nie była nigdy jakaś taka bardzo duża grupa, no ale pod względem tej rentowności, znaczy ta rentowność sprawiała, że pod względem zyskowności no, była dosyć istotna w całej, w całej grupie. Patrząc też na portfel zamówień, no to mamy ten portfel zamówień na poziomie 3,9 miliarda złotych. To jest mniej więcej taki portfel, jaki był wcześniej, bo zauważmy, 21 rok 3,5 miliarda, 22 rok 3,9 miliarda, niecałe, 23 rok 3,6 miliarda, no teraz mamy 3,9 miliarda, nawet troszeczkę zwiększył się ten portfel zamówień. Pytanie, jak będzie rentowność wyglądała na tym portfelu zamówień? Tutaj mówi się, że wynik operacyjny liczony jako procent od sprzedaży w 24 wyniesie 1,5%. No więc tutaj mamy takie jasne deklaracje. Największe perspektywy w zakresie kontraktacji stoją przed obszarami infrastruktury i energetyczno-przemysłowego. Przypomnę ten energetyczno-przemysłowy, który no jednak trochę, wciąż trochę ciąży. Prezes Dariusz Blocher mówi, że wykonaliśmy dużą pracę wewnątrz organizacji, wzmocniliśmy akwizycję współpracy z działami wsparcia, nadzór na, na budowach. No i to wszystko będzie działało w 2024 roku. W 2024 właśnie ten wynik operacyjny jako procent od sprzedaży to jest 1,5% czyli ma być zgodny z wcześniejszymi deklaracjami, jest to oczekiwana rentowność bez zdarzeń nadzwyczajnych związanych z przeszacowaniem składników, składników majątku. No więc tutaj jest informacja, że raczej już powinno być dużo lepiej, że ten 24 rok no powinien już wrócić do tych takich dobrych rentowności, nie powiem jakichś świetnych, ale jednak, jednak dobrych, no pamiętajmy o tym, że to jednak, gdzie biznes, w którym mamy ponad 50 albo około 50% samego segmentu kubaturowego, no kubaturówka, no to nie jest najbardziej rentowny segment, jaki istnieje w budowlance, także tutaj nie, nie spodziewajmy się, że te, te rentowności będą bardzo, bardzo wysokie, tak, no kubaturówka jakby o Odznacza się tym, że tamte rentowności nie są jakieś bardzo, bardzo wysokie, więc bardziej musimy patrzeć na tle, na tle rynku, jak to wygląda. No i trzeba przyznać, że ten 1,5%, jeżeli rzeczywiście będzie dowieziony, no to jeszcze biorąc pod uwagę to, co się działo rok temu, myślę, że będzie takim no, pozytywnym aspektem, jeżeli chodzi o, o, całą, o całą grupę tej Nobel Securities właśnie mówiło o tym, że, że ten 23 rok był fatalny właśnie ze względu na skokowy wzrost cen materiałów budowlanych, podwykonawstwa, nie było klauzur waloryzacyjnych. Klienci spółki nie zgodzili się dopłacać za wzrost kosztów, no i to, to właśnie był ten bardzo duży, bardzo duży problem. Ale ta rent poprawa rentowności no, powinna być już od najbliższych od najbliższych, najbliższych kwartałów. Wpływ starych kontraktów będzie już niewielki, rentowność na zleceniach pozyskiwanych w ostatnich miesiącach powinna wracać w okolice długoterminowych, długoterminowych średnich, no więc tutaj Nobel Securities raczej pozytywnie patrzyło na wyniki za 2024 rok, a już po pierwszym kwartale 2024 roku też dało taką notkę odnośnie tego, że oczyszczone o zdarzenia jednorazowe były gorsze rok do roku, ale lepsze niż czwarty kwartał 2023 roku. No właśnie to, o czym mówiliśmy wcześniej, że ten chyba pik, jeżeli chodzi o słabość rentowności, już jest raczej, raczej za nami. Tutaj też mówię, że spodziewałem się powolnej poprawy wyników od drugiego kwartału oraz stopniowego obniżania zadłużenia, zadłużenia grupy. No, biorąc pod uwagę działalność deweloperską, Uni Development przekazał 42 lokale w porównaniu ze 144. Stąd też ten spadek, spadek wyników finansowych. A jeżeli chodzi o sprzedaż, to w pierwszym kwartale sprzedali 89%. 89 lokali to jest mniej więcej zgodne z planami grupy, grupy Uni Development. No i biorąc pod uwagę samą, całą grupę Unibep, duży wpływ oczywiście miało to zdarzenie jednorazowe. Gdyby nie to, no to mielibyśmy 1,3 miliona straty operacyjnej, 7,4 straty netto przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej. No w porównaniu do tego, co się działo w czwartym, trzecim kwartale, no to to są bardzo dobre, dobre wyniki. Rok do roku jest tutaj słabiej, no ale pytanie właśnie, czy to nie oznacza, że my już wychodzimy z tego dołka, jeżeli chodzi o słabą jeżeli chodzi o słabą rentowność, biorąc pod uwagę ten segment energetyczno-przemysłowy, -energetyczno no podejrzewam, że już coraz mniej będzie tych kontraktów słabo marżowych, więc też się spodziewam poprawy, jeśli chodzi o ten. Jeżeli chodzi o te najbliższe kwartały, no jeszcze zadłużenie finansowe to jest myślę, że istotne, na koniec kwartału zwiększyło się do 361 milionów, dług net to prawie 200 milionów, zakładamy, że poziom zadłużenia w kolejnych kwartałach powoli będzie się obniżał, w tym w czym ma pomóc właśnie ta sprzedaż działek gruntowych, którą zarząd zapowiada, no i to jest też parametr, na który myślę, że warto patrzeć, no bo ten jednak dług net to dosyć mocno rośnie, mówimy o tym długu oprocentowanym, więc myślę, że to jest coś, na co jeszcze warto zwracać uwagę w tym, w tym najbliższym czasie, jeżeli chodzi o UNIBEP. A UNIBEP cały czas podpisuje jakieś nowe kontrakty. Mamy informacje chociażby, że UNIBEP, zawarcie przez konsorcjum z, razem z Unibepem em między innymi, umowy na realizację zadania wykonania robót budowlano-montażowych, i tutaj mówimy o. W wynagrodzeniu konsorcjum 36,7 milionów złotych brutto, z czego na Uniweb 23,4 miliona brutto będzie przypadać. Zawarcie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowe w Warszawie w maju to była, to była informacja z, z maja, szacowana wartość inwestycji 92 miliony netto. Zawarcie umowy na realizację zamówienia publicznego Ekspresówka S19 to jest informacja też z maja, z połowy maja około. Wynagrodzenie emitenta 320 milionów złotych, złotych brutto. Też zawarcie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej Esy Floresy w Warszawie to jest informacja z czerwca. I tutaj mówimy o tym, że wynagrodzenie 81 milionów, milionów złotych. Z czego 39 to jest budynek Esy, a 42 budynek Floresy, więc widzimy, że cały czas jakieś nowe kontrakty są tutaj podpisywane. To nie jest tak, że za każdym razem jest tak wszystko idealnie, no bo mieliśmy chociażby informację, że inwestor w Norwegii zrezygnował z oferty Unihouse przez brak finansowania. Tam chodziło o budowę budynku dla uchodźców, no i nie ma braku, jest brak finansowania, więc jest rezygnacja. No bo ja przypomnę, że UniBEP no to jest taka grupa, która, która nie działa absolutnie tylko, tylko w Polsce. Zauważmy, oczywiście oni są w Polsce, ale z tym budownictwem modułowym, no też wychodzą na zachód Europy, też na, na te rynki skandynawskie. Są też w kubaturówce, e, chociażby, chociażby na, na, na Ukrainie. E, więc tutaj, oczywiście, no, głównie patrzymy na ten rynek Polski. No, w ten sposób trzeba jednak patrzeć na, e, na grupę UniBEP, ale, ale nie tylko. No bo tutaj też, też te rynki zagraniczne są, zauważmy w kraju za pierwszy kwartał 400, prawie 20 milionów złotych, a łącznie prawie no ponad 455 milionów, czyli eksport nie jest jakiś strasznie istotny, ale jednak, jednak jest tam jakaś część ta eksportowa. No wydaje mi się, że powinno być coraz lepiej, jeżeli chodzi o Unibę, będę patrzył na pewno na zadłużenie, w każdym razie chyba te działania zarządu przynoszą spodziewany pozytywny Efekt. A drugą spółką, o której chcę powiedzieć, która też była w komentarzach na naszej facebookowej grupie, jest spółka Digital Network. Digital Network to jest myślę, że taki ciekawy podmiot. Przyznam, że kiedyś, dawno temu, miałem jeszcze ich akcje, ale to jak oni byli Forfan Media, czyli czymś innym zupełnie się zajmowali. Oni tam kilka razy tak naprawdę się przekształcali. Było kilka pomysłów, i w końcu chyba jest pomysł, który wypalił. Rzeczywiście wypalił tak długoterminowo. No bo, biorąc pod uwagę spółkę, to kiedyś była Forfan Media, oni tam mieli telewizję Forfan, później to było na ekranie, między innymi też. W tym momencie, Digital Network to jest cyfrowa reklama zewnętrzna. Takie wielkie billboardy, oczywiście cyfrowe, które widzimy, takie, takie ekrany, które widzimy na galeriach handlowych, czy w galeriach handlowych, czy w jakichś, nie wiem, klubach fitness i tak dalej, to jest właśnie ta reklama. Rekl Reklama zewnętrzna, cyfrowa reklama zewnętrzna i to jest segment, który bardzo dynamicznie się rozwija. A w tym momencie około 97-98% przychodów grupy właśnie jest z tego, z tego segmentu. No tam było kilka spółek, oni posprzedawali te, te spółki, także w tym momencie wygląda to ciekawie. Co jakiś czas pokazują jakiś nowy ekran, chociażby powstało śląskie Times Square. Screen Network uruchomiło najbardziej, uruchamia. Drugi super screen w Katowicach Screen Network uruchamia dwa nowe ekrany super screen w Łodzi, więc widzimy tutaj, że, że cały czas cały czas działają na ta, ręka, ta, ta ten rynek reklamy zewnętrznej, cyfrowej reklamy zewnętrznej. Cały czas się, się rozwija, to znaczy zauważmy, że coraz więcej, coraz większa część rynku będzie właśnie szła do tego segmentu cyfrowego, a oprócz tego mamy wzrost ogólnie wydatków na reklamę w ostatnich latach i prawdopodobnie ten wzrost dalej, dalej będzie. Zauważmy, że w ten udział reklamy cyfrowej wciąż jest, znaczy to jest wciąż mniejszość, ale mocno nadrabia nad taką zwykłą, zwykłą reklamą, więc no prawdopodobnie ten trend będzie dalej, dalej kontynuowany. Zauważmy, w, no to oczywiście jest strona spółki, więc ktoś może powiedzieć, że to spółka sobie zrobiła jakieś tam wykresy, ale no tak nie jest, to znaczy, to znaczy na innych stronach też widzimy, że ten rynek cyfrowej reklamy outdoorowej powinien, powinien rosnąć w najbliższych czasach i to naprawdę w bardzo, bardzo interesujący tempie. Także co do rynku absolutnie nie mamy żadnych tutaj żadnych tutaj problemów. Zauważmy, że to jest jednak spółka, która już bardzo mocno dała zarobić inwestorom przez ostatni rok 343% wzrostu. No i to jest myślę, że dosyć istotny problem. Jeżeli ktoś myśli teraz o, o wejściu, to pewnie patrzy na tę statystykę i tak myśli 343%. Czy tu jest, tutaj już jest drogo? Na zawsze patrzę na kapitalizację 200 milionów złotych, mniej więcej. 201 milionów złotych w, w tym momencie. No i też lubię patrzeć na, na finanse, jak to wygląda właśnie, jeżeli chodzi o samą spółkę. Przypomnę, że. No, nie można tylko patrzeć na ten wskaźnik CZ, bo wskaźnik CZ zawsze będzie wyższy w spółkach, które bardzo mocno się rozwijają. tak? no W tym momencie, zauważmy, 24 miliony złotych w 2023 zostały tutaj zrobione. Jak sobie zobaczymy tak kwartalnie, to trzeba pamiętać o tym, że jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o spółkę, no było tam zdarzenie jednorazowe, trzeci kwartał 2023 roku, zauważmy, 8 milionów zysku ze sprzedaży a sam zysk netto ponad no, prawie 11 milionów tam chodziło o to, że oni sprzedali swoją spółkę na ekranie za 7 milionów złotych ponad 7 milionów złotych sprzedali na ekranie no i to oczywiście weszło im w wynik, w wynik netto no, także jest to zdarzenie jednorazowe, ale widzimy, że gdyby nie to zdarzenie, no to tak oscylują wokół, tego, wokół tych 20 milionów jeżeli chodzi o ten zysk o ten zysk netto za cały rok no więc CZ10 w spółce mocno rozwijającej się myślę, że nie jest jakimś takim wysokim wysokim wskaźnikiem patrząc na ostatnie lata, plus 30, plus 40% przez te ostatnie, ostatnie dwa lata wzrostu też spółka ustaliła, uchwaliła politykę dywidendową na lata 2024-2025, chcą wypłacić co najmniej 20 milionów złotych dywidendy za 2024 rok 10 milionów ma trafić w grudniu i 10 milionów w przyszłym, w przyszłym roku no spółka do tej pory też wypłaciła dywidendę zauważmy 4 złote 10 groszy ostatnio to było 17 milionów złotych czyli około 5 złotych na akcję to by było Właśnie, właśnie te 20 milionów, czyli stopa dywidendy na poziomie 10%, jeżeli rzeczywiście rzeczywiście dojdzie do realizacji tej, tej polityki. Ostateczną wysokość oczywiście rekomendują w oparciu o roczny wynik, z tym, że na wypłatę przeznaczone zostanie od 75 do 100% jednostkowego zysku netto, z dywidenda zostanie powiększona o niepodzielone zyski z lat ubiegłych. Zarząd planuje, że łączna kwota przeznaczona na dywidendę za 24 rok nie przekroczy 100% skoncentrowania zysku netto spółki za ten rok. No, czyli mamy wprost powiedzenie, że, że te liczą na ponad te 20 baniek na ponad 20 milionów, jeżeli chodzi o, o spółkę, w 25 od 75 do 100% jednostkowego zysku zysku netto spółka też przeznaczy na tę na tę dywidendę, przypomnę, że za ten 24 rok jeszcze w 24 powinna być zaliczka pod koniec tego, tego roku, to no więc z tej perspektywy wygląda naprawdę interesująco, patrząc na sam pierwszy kwartał sprzedaż wzrosła 25%, EBIT o 89%, zysk na to 149%, tutaj musimy pamiętać o jednej dosyć istotnej rzeczy spółka Digital Network rozwija się poprzez to, że na przykład zamontuje jakiś nowy ekran, ale też jest w stanie, no tak nie chcę powiedzieć bezkosztowo, ale nisko się rozwijać, to znaczy po prostu może sprzedawać, znaczy wykorzystać więcej czasu reklamowego na ekranach, które już są. Tak? więc tutaj oni wcale nie muszą montować jakoś niezliczonej liczby nowych ekranów po to, żeby się rozwijać. Też jeszcze mogą jakby optymalizować to, te ekrany, które już tutaj są. No, jeżeli chodzi o koszty, oczywiście koszty też im rosną, to są zazwyczaj koszty czynszów, które oni mają. No, ze względu na, to, na tę wysoką inflację, na to, co się działo w ostatnim czasie, no to te czynsze też poszły do góry. Więc to jest taki najbardziej istotny czynnik wzrostu kosztów, jeżeli chodzi właśnie o, o grupę Digital Network. Ale zauważmy, że no i rozwijają się właśnie tak trochę kosztowo. Tak, czyli stawiając te nowe ekrany, ale też, jak mówię, mogą się rozwijać bezkosztowo, więc możliwe, że ta marża jeszcze, jeszcze jest w stanie się, się poprawić. Pomimo tego, że ona już jest w tym momencie bardzo, bardzo wysoka, no patrząc na spółkę, no to mówią, że w tym pierwszym kwartale umocnili się na pozycji lidera rynku reklamy cyfrowej, cyfrowej reklamy zewnętrznej w Polsce i, i, i ten początek roku był, był bardzo udany. Jeżeli chodzi o wzrost kosztów, no to rosnąca wartość czynszów ze względu na coroczną indeksację spowodowaną spowodowaną inflacją. Wynik netto był bardzo mocny, patrząc na to rok do roku. No i jeżeli chodzi o wzrost rynku reklamy zewnętrznej, prawie 28%, a wzrost rynku reklamy cyfrowej 38% w pierwszym kwartale 2024 roku. Tutaj akurat. Duży plus moim zdaniem dla Digital Network, że oni w raportach też mówią o tym, jak to wygląda, jeżeli chodzi o rynek. Nie każda spółka tak robi, a nawet jeżeli robią, to często wrzucą jakiś raport z 20 powiedzmy pierwszego roku, i tak do 30 roku będzie ten raport z 2021 roku. Tutaj jest wszystko, wszystko na bieżąco, więc to jest akurat bardzo duży plus dla spółki Digital Network. Myślę, że te raporty naprawdę są obszerne, dają dużo informacji i z samej spółki, i, i z rynku, także każdego zachęcam do tego, żeby sam zobaczył właśnie taki raport spółki, spółki Digital Network. Mówią o tym, że. Wzrost rynku reklamy zewnętrznej w pierwszych trzech miesiącach tego roku był odzwierciedleniem dobrej koniunktury w drugim półroczu 2023 roku. Zauważmy udział rynkowy reklamy cyfrowej. On cały czas rośnie. Cały czas to tempo jest, jest dobre, więc tutaj liczymy na to, że dalej będą te wzrosty, jeżeli chodzi właśnie o tę, o tę reklamę. No i tutaj, biorąc pod uwagę te najbliższe kwartały, raczej o rynek nie musimy się obawiać. Też ciekawa sprawa. W drugim i trzecim kwartale 2024 roku większe zainteresowanie reklamą zewnętrzną powinny stymulować takie wydarzenia, jak kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego, która za nami dwie wielkie imprezy sportowe z udziału w Polski mistrzostwa Europy w piłce nożnej, no już praktycznie za nami. I w Niemczech oraz letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu przełom lipca i, i sierpnia. No więc tutaj mówimy o tym, że jest to taki rok naprawdę mocny, tak, no bo mamy trzy istotne wydarzenia, które jeszcze troszeczkę e, poprawią ten wynik. Ja nie sądzę, żeby to był jakiś no, przepotężny wpływ, właśnie na e, wynik netto, ale zawsze jakiś, jakiś na plus. Wybory, e, Mistrzostwa Europy, no i le, jeszcze przed nami są letnie igrzyska w, igrzyska w Paryżu, no więc to jest oczywiście też informacja pozytywna e, dla spółki dla spółki Digital Network. No i mówi się o tym, że cały czas otoczenie sprzyjające, też systematyczny wzrost cen sprzedaży powierzchni reklamowej emisji spotów w 24 powinien wynieść 10%, no więc to można powiedzieć, że jest takie odbicie tego wzrostu czynszów, tak? Czynsze nam rosną, ale okej, okay, my też jesteśmy w stanie drożej sprzedawać nasze reklamy. Nie tylko sprzedajemy więcej tych reklam, ale też sprzedajemy, sprzedajemy je po wyższej cenie. Przypomnę, że Screen Network to znaczy Digital Network, która spółką zależną jest Screen Network, to tworzy 20 tysięcy nośników digital zdywersyfikowanych pod względem wielkości rodzajów na terenie całego, całego kraju w ponad 300 miastach. No i tutaj, biorąc pod uwagę tempo rozwoju sieci, to jest 10-15% rocznie. W 2024 wzrost sprzedaży planowany na około 10%. No i tutaj też właśnie spółka mówi o tym, że dalej będzie optymalizować ten biznes, więc ta też marżowość jeszcze może troszeczkę, troszeczkę urosnąć, jeżeli chodzi właśnie o spółkę. No od strony wynikowej ciężko mi się naprawdę przyczepić. No wygląda dobrze rynek, spółka sama się rozwija, ok, jest podwyżka czynszów i to, to, to rzuca się w oczy, ale z drugiej strony mamy do czynienia z podwyżką z podwyżką cennika przez całą spółkę zauważmy te przychody fajnie rosną koszty też rzeczywiście rzeczywiście rosną tutaj koszty ogólny zarządu 100 tysięcy mniej więcej, mniej więcej wzrostu zauważmy że w tych kosztach mamy znaczy, w, w przychodach no 90 kilka procent, to jest właśnie ta reklama zewnętrzna, czyli praktycznie w 100% są od niej, od niej zależni. W samych kosztach, no to pewnie wzrost, kosztu, wzrost czynszów jest istotny. Tutaj mamy największe wzrosty: 300 tysięcy w amortyzacji, no i 800 tysięcy w usługach w usługach obcych. To są takie największe wzrosty. No, podejrzewam, że te czynsze są, są tutaj najbardziej, najbardziej istotne. Jeszcze z ważnych spraw, taka różnica rok do roku mamy w przychodach finansowych. Przychody finansowe milion złotych urosły ze względu na odsetki od udzielonych pożyczek 500 tysięcy złotych i odsetki od rachunków bankowych 100-100 tysięcy. 100 jeszcze rozwiązanie odpisów aktualizujących pożyczki, tak? No więc to rozwiązanie odpisów, no zdarzenie jednak jednorazowe, więc ten wynik, na, na jeżeli chodzi o przychody finansowe, no można powiedzieć po części taki jednorazowej, no chociaż jeżeli chodzi o stopy procentowe są, są, są wyższe, więc to o tym też trzeba trzeba pamiętać. Koszty finansowe troszeczkę tylko urosły, więc widzimy, że pod względem finansowym, no, który nie jest tym aspektem stricte operacyjnym, i jest tutaj lepiej, ja też zawsze zwracam na to uwagę. Że nie do końca możemy patrzeć na to jako na działalność operacyjną, no, ale nawet gdyby to wyłączyć, to i tak ten wynik byłby dużo lepszy, dużo, dużo lepszy rok do roku. I gdybyśmy zakończyli, jakby analizę na tym segmencie. W, w tym miejscu, no to wszystko byłoby bardzo dobrze i bardzo fajnie. Tylko, że był moim zdaniem taki bardzo, bardzo duży zgrzyt w ostatnim czasie. To znaczy akcjonariusze Digital Network rozpoczęli przyspieszoną budowę księgi popytu na sprzedaż do 635 844 akcji. 15% około wszystkich akcji miało zostać sprzedane. Tutaj duży akcjonariusz się spieniężał, ale też m.in. pani Agnieszka Godlewska, 7700 akcji, niecałe 7000 7700 akcji. No, Agnieszka Godlewska, to jest pani prezes, więc to nigdy nie jest pozytywne, jeżeli, jeżeli mówimy o tym, że, że prezes sprzedaje akcje. Więc było też to rozpatrywane negatywnie i co ciekawe. Mieliśmy informację o tym, że ABB zostało nieudane. Jest tutaj odstąpiono od sprzedaży akcji w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu. No prawdopodobnie nikt tutaj, znaczy nie było chętnych na zakup tych akcji, no co oczywiście jest no słabe, to znaczy widać, że ABB nie było jakoś tak dobrze przygotowane i to moim zdaniem jest taki duży zgrzyt, jeżeli chodzi o zarząd. Wcześniej też było kilka, dużo materiałów prasowych, ten kurs akcji rósł, wszystko było fajnie i nagle, nagle mamy takie ABB, no niestety takie, takie piękne giełdy. No ale tak. Z z drugiej strony, właśnie ABB nieudane, pytanie, czy nie będą znowu chcieli zrobić jakiegoś ABB, więc, no jakby widzimy, że jest strona podażowa, tak? Czyli, że jest, są akcjonariusze, którzy chcą sprzedać akcje i oni nam to pokazali. Hej, my chcemy sprzedać akcję, jesteśmy akcjonariuszami, więc jest podaż, jeżeli chodzi o akcje, a nie ma popytu od strony dużych inwestorów. No i teraz no mogą znowu to próbować robić, mogą tego nie próbować. Nie wiemy jak to będzie wyglądało, no ale nie zdziwmy się, jeżeli w ciągu na przykład dwóch najbliższych lat znowu będzie próba jakiegoś jakiegoś ABB. No oczywiście nie sądzę, żeby ktoś puścił w rynek akcje ponad 600 tysięcy akcji, absolutnie absolutnie nie, no ale pytanie czy to ABB znowu się w przyszłości nie pojawi no jest myślę, że taka taka możliwość i to jest myślę, że taki tak największy zgrzyt, jeżeli chodzi o spółkę. To ciekawe po tym nieudanym ABB nawet nie było jakiejś takiej większej reakcji przez, jeżeli chodzi o rynek, no bo wcześniej oni byli po okolicach 51 zł, teraz 47 więc można powiedzieć, że mniej więcej tak samo to wygląda, jak przed samym ABB, więc widać, rynek mocno wierzy w rozwój tego biznesu, pewnie też w dywidendę, ale tutaj mówię, muszę powiedzieć, że to jest moim zdaniem taki, taki zgrzyt i pytanie, czy nie będzie znowu próby takiego ABB za rok, za, za dwa lata, no tego, tego nie wiemy, ale myślę, że jest taka możliwość. I to wszystko na dzisiaj. Dzięki bardzo standardowo życzę samych zysków. Cześć!